Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Monika Jurczyk, OSA, osobista stylistka. W dzisiejszym odcinku sylwetka malutka, w której oczywiście drzemie wielki potencjał. Sylwetka E. Zapraszam bardzo serdecznie. Jeśli masz do 1,65 m, jeśli nie potrafisz się zaklasyfikować do żadnej sylwetki, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że jesteś właśnie moją sylwetką E. Sylwetka E to jest właśnie taka drobniutka i bardzo dziewczęca sylwetka, której zaletą jest to, że w zasadzie może nosić wszystko, ale najlepiej, żeby te rzeczy jednak odsłaniały to, jaka jest drobna i szczupła, niż zasłaniały. Jedyny błąd, który E może popełnić, to noszenie za dużych rzeczy, ponieważ bardzo w nich wtedy znika i rzeczy oversize wyglądają na niej jak ze starszej siostry, a nie jakby faktycznie było to zaplanowane. Ale poza tym wszystko jest w porządku. Sylwetka E to sylwetka, której biodra, ramiona, biust są mniej więcej takiej samej szerokości, a talia jest raczej mniej zaznaczona. Wiąże się to również z tym, że czasami przez niższy wzrost nogi mogą wydawać się odrobinę krótsze, więc w tej sylwetce to, co robimy, to wydłużamy nogi, bo długie nogi jeszcze nikomu nie zaszkodziły. Sylwetką E jest m.in. Monika Brodka, ikona stylu, która zwykle wygląda przepięknie, a naszą sylwetką E jest dzisiaj Sylwia. Sylwia, wiedziałaś wcześniej, jaką jesteś sylwetką? Nie, nie wiedziałam, jaką jestem sylwetką według Twojego poradnika, według OSY. Domyślałam się, ale no nie trafiłam z tym, jaką jestem sylwetką. Nie miałam o tym wcześniej pojęcia. Czyli co Cię najbardziej zaskoczyło? Najbardziej mi zaskoczyło, ponieważ wydawało mi się, że nie należę takich do najniższych osób, bo mam tam 1,65 m, ale faktycznie jestem drobną sylwetką, bez jakiejś krągłości. I zaskoczyło mnie to, że nie mam dużych ramion, bo wydawało mi się, że mam ramiona większe od bioder, a tymczasem okazuje się, że są jakby jednej szerokości. I jestem taką drobną sylwetką E i jestem... Czyli co, jak zgłaszałaś się do naszego projektu, to myślałaś, że jesteś inną sylwetką? Że jestem sylwetką T. Tak myślałam. I dopiero przy okazji tutaj okazało się, że... Tak, rozwiałaś moje wątpliwości. To powiedz mi jeszcze, co lubisz w swojej sylwetce? Długie nogi. To lubię w swojej sylwetce i to, że jestem filigranowa, drobna. Wspaniale. Teraz nauczę Cię to podkreślać. Dobrze. Stylizacja numer jeden to stylizacja, która z jednej strony podkreśla bardzo szczupłe i bardzo fajne nogi sylwetki E, czyli krótka spódniczka, czerwona w fajnym kolorze z dobrą falbanką u góry, żeby trochę jednak biodra sylwetki E zaokrąglić. Sylwetka E, ponieważ jest taka szczupła i drobna, wygląda świetnie w obcisłych rzeczach i nie musi bać się dzianin i swetrów takich obcisłych. One zazwyczaj dość mocno poszerzają sylwetkę, ale ponieważ ta sylwetka jest malutka, to spokojnie może sobie na to pozwolić. Więc do tej spódniczki wybrałam obcisły sweterek bez dekoltu. Gdybym miał golf, też byłoby dobrze, bo sylwetka E jest jedną z niewielu, które w golfie wyglądają bardzo, bardzo dobrze. Cała stylizacja jest bardziej w stylu casual, więc tutaj Sylwia wystąpiła w trampkach, ale znowu nie są to bardzo duże sportowe buty, ponieważ też musimy zastanawiać się tutaj nad proporcjami sylwetki. Więc jeżeli sylwetka jest mniejsza, to buty również powinny być mniejsze. Druga stylizacja dla sylwetki E to kombinezon. Kombinezon o tyle fajny, że z bardzo wysoką talią. Trzeba pamiętać o tym, że jak jakieś ubranie wysoko zaznacza talię, to nogi nam się ekstremalnie wydłużają, a to dla sylwetki E jest bardzo, bardzo korzystne. Do tego szpilki w
tym samym celu, czyli żeby nogi wyglądały na dłuższe. Szpilki, które trochę zwracają uwagę, są dość oryginalne i we wzór, również dlatego, że sam kombinezon jest raczej bez wzorów. Dlaczego jest bez wzorów? Dlatego, że duże wzory na takim materiale mogłyby przytłoczyć naszą małą sylwetkę i sprawić, że widoczne będzie tylko ubranie, a nie ona sama. Stylizacji dopełniają dodatki, między innymi mniejsza torebka. I tutaj też pamiętamy o zasadzie proporcjonalności. Łatwo to sobie wyobrazić. Taka mniejsza sylwetka z ogromną torbą wygląda na przeciążoną. Dlatego wybieramy mniejsze torebki, żeby one proporcjonalnie pasowały do kształtu i rozmiaru sylwetki. Żeby ten w sumie dość klasyczny i spokojny kombinezon wyglądał bardziej wow i bardziej glamour. Mamy tutaj dłuższe kolczyki, które pasują kolorystycznie, ale tu uwaga dla sylwetek E jest taka, żeby uważać z dodatkami, żeby nie było ich za dużo, żeby nie przeładować sylwetki, bo to, co jest w niej pięknego, to jej delikatność. Więc pilnujemy tego, żeby było widać najpierw nas, a dopiero później stylizację. Trzecia stylizacja dla E to garnitur. Garnitur, dlatego że ja w ogóle jestem fanką tego rozwiązania, bo garnitur w zależności od tego, jak jest zaaranżowany, może nam się przydać do pracy, może nam się przydać na spotkanie, czasem nawet może nam się przydać na spacer. Tutaj w tym garniturze to, co jest ważne, to to, że mamy spójność kolorystyczną. Ponieważ sylwetka E jest dość niska, to wydłużamy i rysujemy jedną linię, czyli spodnie i marynarka są w tym samym kolorze, żeby sylwetka wydawała się dłuższa. Do garnituru dobrałam po prostu t-shirt, bo nie chciałam, żeby było zbyt strojnie i też zależało mi na tym, żeby Sylwia czuła się swobodnie, ale z kolei elegancji tutaj dodają buty na ozdobnym słupku w kolorach garnituru. Jest też pasek kolorowy, żeby coś w tym garniturze się po prostu zadziało, ale też żeby trochę wyżej podnieść spodnie, zaznaczyć talię. Czyli znowu robimy to, na czym w sylwetce E nam najbardziej zależy, czyli po pierwsze troszkę poszerzamy kolorem, fakturą, po drugie wydłużamy nogi. Wtedy absolutnie każda sylwetka E będzie wyglądać fenomenalnie. Sylwia, no ja myślę, że wyglądałaś super, ale chciałabym się dowiedzieć, jak ty się czułaś, co ci się podobało najbardziej. Ja czułam się bardzo dobrze, ale na początku czułam się taka skrępowana, taka lekko skrępowana, no bo rzadko przed kamerą występowałam. Ale atmosfera tutaj pozwoliła poczuć mi się, no, tak wyluzowaną bardziej. Jak Beyoncé. Tak. Szczególnie. Dokładnie. W której stylizacji czułaś się jak gwiazda? W tej czuję się bardzo dobrze i w tej z kombinezonem. Ja na początku nie byłam przekonana właśnie do dekoltu, ale bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba kolor i to, że w tym kombinezonie właśnie czułam się taka trochę wyższa, tak bardzo mi się to podobało. I do tego te kolczyki. I te kolczyki, taki błysk. Tak, to tak, dokładnie. A w tej stylizacji co lubisz? Fajna jest ta krótka spódniczka, że odsłania nogi. A wydaje mi się, że są atutem mojej sylwetki. I podobają mi się kolory, bo są takie żywe. Czerwony, tutaj połączenia tej czerwieni dodają takiego troszeczkę może mojej jasnej cerze blasku. Czyli co, wykonałam zadanie. Tak. Super. Bardzo się cieszę i bardzo ci dziękuję. Ja ci również dziękuję, że mogłam cię poznać. Drogie sylwetki E, pamiętajcie proszę, żeby ten swój mały rozmiar nosić z dumą. Pamiętajcie o tym, że niski wzrost może być też zaletą i że doceniamy siebie, doceniamy to, jakie się urodziłyśmy i jaki jest nasz urok. Wy jesteście taką naprawdę bardzo dziewczęcą, bardzo delikatną sylwetką. Fajnie jest to wyeksponować, fajnie jest wybierać takie stylizacje, które nie będą Was przytłaczały, a podkreślą właśnie te atuty sylwetki, czyli to, że jesteście takie wspaniale drobne. Wiem, że to wiąże się z pewnymi problemami, że XS-ki bywają czasem za duże, ale czasem warto poszukać, warto znaleźć takie fasony i takie rozmiary, w których będziecie czuły się dobrze, no, żeby po prostu
pokazać siebie światu. Jeżeli któraś z Was ma jakiekolwiek wątpliwości, jaką jest sylwetką, co nosić, co wybierać, gdzie szukać, to piszcie do nas, wpisujcie swoje pytania w komentarzach, ja bardzo chętnie na nie odpowiem. No i oczywiście, jeżeli podobał Wam się odcinek, zostawcie również subskrypcję, bo kolejne będą równie ciekawe.